Kolejka, kochani, jak widać po tytule filmiku, dzisiaj będzie haul kosmetyczno-ubraniowy i może zaczniemy od kosmetyków. Słuchajcie, będąc w TK Maxie, bo to jest mój bardzo fajny, ulubiony sklep, kupiłam tak, do przetestowania może dla Was, kupiłam 3 błyszczyki, to są z takiej kolekcji naturalnej. I pierwszy jest z buraka naturalny, drugi jest ze słodkich ziemniaków i trzeci jest z jagód. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą fajne. Następny jest Art Deco. To jest olejek pod prysznic i do masażu. Bardzo fajny. Zapach to jest azjatycki. Neroli i sandalwood i do tego mam też właśnie mgiełki dwie odświeżające do ciała na wiosnę, to można powiedzieć jak znalazł, bardzo fajne są takie mgiełki i to jest też azjatycka neroli i sandalwood i do tego yang yang i patchouli, bardzo fajne te mgiełki. Będąc w sklepie przy okazji w Rituals zakupiłam krem do twarzy z filtrem SPF 30. Jeszcze go nie testowałam, zobaczymy jak się sprawdzi. I mleczko do twarzy Cleaning Milk. Zobaczymy. Ok. To by było na tyle z kosmetyków, w ogóle nie jest tego dużo. Następnie może zaczniemy, byłam w H&M-ie i kupiłam 2 swetry. Jeden jest szary w takie paseczki, bardzo fajny na wiosnę, myślę, że w końcu się pozbędziemy kurtek zimowych i jesiennych i będzie można skoczyć sobie w sweterki, a drugi jest taki, bardzo ładny, myślę, że kolor będzie mi pasował, co sądzicie? Drugi jest taki. Wszystko kupuję na przecenach, kochani, bo ja jestem freakiem, maniakiem po prostu przecenowym. I sweterek, ten sweterek szary kosztował 9 euro z 28. A ten niebieski kosztował z 18 na 10 euro. Przy okazji jeszcze weszłam na chwilkę do Zary i znalazłam bluzeczkę, taką bawełna z lnem. Ona się prezentuje tak, ma tutaj taki lekki ściągacz i z tyłu jest, tył jest na guziczki i tutaj jest takie paseczki i ze ściągaczami. Ona też oczywiście była na przecenie i kosztowała z 30 euro na 10. Proszę bardzo. Myślę, że też będzie fajna na wiosnę. O, tak się prezentuje. I następna rzecz to jest t-shirt też zakupiony w Zarze. Też w promocji oczywiście. Z 16 euro na 5,99. Proszę bardzo, taki oversize'owy do spodni czarnych czy do szpilek, można zmiksować i będąc jeszcze w Zarze zakupiłam takie szpilki, słuchajcie. Ja nie noszę za wysokich obcasów, więc to jest bardzo malutka taka kaczuszka, można powiedzieć. O, tak się prezentują. O, takie... buty były też w promocji, kosztowały z 40 euro na 20. O, przepraszam, jeszcze będąc w TK Maxie zakupiłam też trampki na wiosnę, całe skórzane, tak się prezentują. Bardzo ładne są i bardzo wygodne przede wszystkim, bo są całe skórzane i buty kosztowały 35 euro. Nie wiem, czy one były w promocji, czy nie, ale jest obecna cena 35 euro. I będąc w sklepie Mango, też zaszłam tak na chwilkę i na półce ukazała się fajna torba skórzana, taki worek.
Proszę zobaczyć, bardzo fajny. Ściągany tutaj jest na taki magnes. I torba, słuchajcie, torba kosztowała, pierwsza cena była 50 euro, a ja ją zakupiłam za 19,90. No po prostu, moim zdaniem super, super, super. Cała ze skóry jest ta torba. I słuchajcie kochani, to by było na tyle na razie. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, że ktoś coś fajnego znalazł, bo ceny są bardzo... wszystko jest, znaczy, na przecenach i mam nadzieję, że ktoś się czymś zainspirował. I mam nadzieję, że filmik się podobał. Zostawcie proszę kciuka, subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Pa, cześć!